Witam serdecznie. Właśnie zostałam poproszona o zrobienie filmu o perfumach Lolita Lempicka. Czyli o tych perfumach, o których mówiłam na przykład w filmiku o perfumach dla babci, że babcie bardzo dobrze też tolerują i odbierają takie właśnie fikuśne, młodzieńcze perfumy w młodzieńczym flakoniku. Pokażę Wam go z bliska. I pod tym filmikiem, który zrobiłam rok temu, właśnie dzisiaj, ktoś w Dniu Babci napisał, że fajnie byłoby zrobić recenzję tych perfum. Nie wiem, czy zrobię teraz recenzję, ale chcę Wam powiedzieć pewną ważną rzecz, która rzuciła mi się w nos dosłownie niedawno. Wiele lat zastanawiałam się nad fenomenem tych perfum, bo one są słodkie, przyjazne. Niektórzy to wskazują pralinki, nawet nuty wiśni. Oczywiście lukrecja. Nie wiem, czy kojarzycie tak zwane czarne cukierki. To jest lukrecja, cukierki na bazie lukrecji. One są niezwykle popularne. Jest to smak dzieciństwa Europy Zachodniej. Może porównywalny, powiedzmy, u nas do szarlotki. No i mówiono przez wiele lat, ja zgadzam się z tym zupełnie, że jest to aromat taki wiodący, który przyczynił się do sukcesu tych perfum, aromat lukrecji. Ale powiem Wam, niedawno, no może 2 lata temu, kupiłam po raz pierwszy w życiu, może Was to rozbawi, pewien napój gazowany, też bardzo popularny na zachodzie Europy. No i wtedy dostałam olśnienia, że te perfumy wzorują się na napoju gazowanym, bardzo popularnym. Być może jest to jeden z elementów i być może w tym napoju jest lukrecja. Tego już nie znalazłam. Mianowicie chodzi o taki napój Dr. Pepper. Jak znajdziecie go w jakimś sklepie, to spróbujcie. Napijcie się tego doktora Peppera i spróbujcie uwolnić aromat. Aromat to jest smak i zapach. I ten specyficzny bukiet na podniebieniu to jest właśnie to, co dominuje w perfumach Lolita Lempicka. A ja jeszcze chcę Wam pokazać trochę materiałów prasowych. To są perfumy, które są już z nami kilka ładnych lat. To nie jest tak, że one są dzisiaj się pojawiły. One są z nami już naprawdę długo. A, co Wam będę Was okłamywać? Prawie 20 lat, z 97 roku. Takie materiały prasowe dostaliśmy. Słuchajcie, jedna dziewczyna z ASP, wtedy jak dostałam te materiały prasowe, to po prostu mówiła, że jest po prostu w szoku. Estetyka była tak nowatorska i tak wyjątkowa. Ja myślę, że ona nadal jest bardzo, bardzo przyjazna. Kreatorka, powiem szczerze, nie ma co wiać w bawełnę, nie jest jakoś szczególnie znana. Ja chyba nawet wiem, gdzie ona miała butik w Paryżu i to nie było ani jakoś szczególnie eksponowane miejsce. Ale przez długi czas pracowała, miała jakąś tam swoją klientelę, ale nie należała do topu. Natomiast te perfumy na pewno pomogły tej marce się wybić, wynieść na inny poziom, bo naprawdę był to hit. Przez wiele, wiele lat doskonale się sprzedawały te perfumy. Lolita Lempicka to jest oczywiście pseudonim. Lolita od imienia bohaterki powieści Nabokowa Lolita, a Lempicka od Tamary Łempickiej, czyli naszej rodaczki, można powiedzieć, że warto szczególnie z tego powodu jeszcze raz przyjrzeć się tej marce. Dziś już tych perfum Lolita Lempicka jest bardzo dużo na rynku, są liczne odmiany, one na pewno bardzo, bardzo się różnią. Natomiast to jest bardzo ciekawy zapach, moim zdaniem jest to klasyk już w tym momencie. Ja cieszę się, że go mam i powiem szczerze, lubię od czasu do czasu się nim pokropić, bo jest tak przyjazny, nie ma w nim nic drapieżnego, nie ma w nim nic zaborczego. Słodycz nie jest tak słodka jak w tych słodziakach, które pojawiły się w ostatnich latach, powiedzmy, począwszy od Flower Bomb Wiktora Androffa, bo ta słodycz rzeczywiście to jest prawdziwa bomba. One powinny się w ogóle nazywać Sweet Bomb moim zdaniem, ale niech im będzie. Bo taka jest ta słodycz, tam eksplodująca. Natomiast ta słodycz w Lolicie ma troszkę inny charakter. No widzę, ona już zmieniła kolor, bo te perfumy miały też taki kolor lawendowy. To w ogóle pewnie nie widać teraz. To dominują właśnie takie kolory lawendowe. No taka ciekawa rzecz. No zrobiłam szybciutko filmik, nie wiem. Pewnie nie powiedziałam wszystko, na pewno nie powiedziałam wszystkiego. Ale chciałam koniecznie o tym doktorze Pepperze Wam powiedzieć. Zwracajcie uwagę na takie rzeczy, bo bardzo dużo perfum dzisiaj powstaje w ten sposób, że odwołuje się do jakichś nam bardzo, bardzo bliskich aromatów właśnie. I ja uważam, że są perfumy żelkowe,
że są perfumy nawiązujące do bardzo wielu popularnych łakoci, owoców także, a coraz mniej do kwiatów. Jeszcze raz Wam dziękuję i życzę Wam miłego wieczoru. Pa, pa!